Już po raz 13 odbył się bal integracyjny mieszkańców domów pomocy społecznej z powiatu jaworskiego. Po raz 13 spotykamy się na integracyjnym balu karnawałowym. W tym roku bal karnawałowy pod hasłem na cyrkowej arenie. Wśród zaproszonych gości na dzisiejszym balu są domy pomocy społecznej Jawor, Bolków, Mirczyce. Są domy zaprzyjaźnione z naszymi jednostkami, takie jak Dom Pomocy Społecznej Legnickie Pole, Dom Pomocy Społecznej Prząśnik, Chojnów, Niebieski Parasol, Dom Opieki Szarotka Lubin, Ośrodek Wsparcia w Jaworze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze. To są wszyscy goście, którzy są razem z nami uczestnikami dzisiejszego balu. Dzisiejszy 13 bal to bal na arenie cyrkowej. W związku z tym tematycznie przygotowaliśmy wiele atrakcji. Będą pokazy mimów, będą pokazy żonglerki, będą pokazy karciane, będzie bananowe czary mary, będzie konkurs rzut klaunowskim butem przez płonącą obręcz i oczywiście nie może zabraknąć wyboru króla i królowej balu, a także wyboru najpiękniejszego cyrkowego kostiumu. Mieszkańcy bardzo lubią się bawić na tych balach, ponieważ zawierają nowe znajomości, miło spędzają czas. Taką zabawę w tym domu urządzamy co roku. To jest zabawa, bal integracyjny, ale to jest nam potrzebne. W naszym środowisku to jest po prostu wyrwanie z całej codzienności. Zapominamy o naszych chorobach, o naszych przeżyciach, o naszych bólach. Bawimy się i oby było tak cały czas do końca naszego życia. Chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie nas wszystkich tu obecnych, DPS-ów, wszystkich DPS-ów dolnośląskich. W szczególności chciałem podziękować dla pani dyrektor obecnego tutaj ośrodka, Bolków, Mierczyce i Jawor. Przed pani dyrektor chciałem podziękować wszystkim za tak wspaniały bal, za tak wspaniałe przyjęcie. Starostwo zawsze wspierało osoby niepełnosprawne i będzie wspierać, korzystając z różnych form pomocy, ale także będzie wspierać na tym polu, jak tutaj widzimy, rozrywkowym, kiedy możemy integrować się chociażby w formie takiego balu, który jest inicjatywą naprawdę pożyteczną i tą inicjatywą rozwijaną już od 13 lat. I myślę, że sukcesem będzie też kontynuowany.